Środa, 10 lutego, Radosław Sujecki. Witam Państwa i zapraszam na serwis informacyjny Flash, w którym powiemy o programie 500+. Poradzimy sobie z tym tematem, jesteśmy w trakcie przygotowań. Spotkaniu z przyrodnikiem. Był to dobry pomysł, który sprawdził się. W zabawach w klubie seniora. A na zakończenie powiemy o 5-leciu zespołu Lipowianie. Miasto Kamienna Góra przygotowuje się na wypłaty z rządowego programu 500+. Jak mówi burmistrz Krzysztof Świątek, najprawdopodobniej obsługą rodzin zajmie się Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Dzisiaj jeszcze jest wiele niewiadomych. Ustawa dopiero trafiła do Sejmu i jaki ostateczny kształt, słyszymy, że jakieś tam poprawki mogą być przyjęte. Niemniej my już czynimy, ja jestem po spotkaniach z panią dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, bo myślę, że na bazie tego ośrodka będziemy tą operację przeprowadzać. I nawet już rozmawiamy, gdzie, w jakich pomieszczeniach, gdzie byśmy to mogli robić. Także powoli się do tego przygotowujemy. Będziemy mieć cały marzec na podjęcie takich działań. Jeżeli tak, to my te działania podejmiemy. Oczywiście jest wiele trudności, ale o tym nie chcę dzisiaj mówić. Rząd deklaruje wsparcie finansowe, kadrowe, więc przyjmujemy to, bo rzeczywiście pracy będzie dużo, bo to nie tylko podopieczni miejskiego MOPS-u będą w tym uczestniczyć, ale każda rodzina, która posiada dzieci, będzie korzystać z tej formy pomocy. Także ogrom pracy przed nami, ale jestem przekonany, że podołamy temu, jest kadra przygotowana. Natomiast oczywiście będziemy się dzisiaj doszkalać, douczać, jak temu. Rzecz zawsze jest w szczegółach. Na te szczegóły lada moment przyjdzie czas i będziemy tutaj działać. Także tu mogę zapewnić Państwa, że poradzimy sobie z tym tematem. Jesteśmy w trakcie przygotowań do tej operacji. Kamiennogórskie Centrum Kultury przygotowało na ferie wiele ciekawych atrakcji. Na kolejnym spotkaniu o tematyce przyrodniczej dzieci uczyły się rozpoznawać zwierzęta żyjące w lasach. Wykład o tym, jak rozpoznawać ślady zwierząt, które zamieszkują lasy w naszej okolicy, przeprowadził przyrodnik i biolog Wojciech Zawadzki. Organizujemy sporo takich spotkań właśnie w tym sezonie zimowym, gdzie zajęcia na temat tropów, na temat śladów bytowania zwierząt cieszą się ogromną popularnością. W tym okresie ferii najwięcej zajęć odbywa się w świetlicach wiejskich oraz w domach kultury. Dlatego też tych, którzy jeszcze nie korzystali z oferty naszej firmy, zapraszamy serdecznie. W Centrum Kultury dzieci wysłuchały wykładu o tym, jak rozpoznawać zwierzęta po ich śladach i tropach oraz czym się żywią. Również nauczyły się m.in. jak odróżniać sarnę od jelenia. Po teorii przyszedł czas na praktykę. Zadaniem maluchów było ułożenie puzli ze zwierzętami oraz rozpoznanie, do jakiego zwierzęcia należały ślady odbite w gipsie. To nie jest łasica, to jest za duży na łasicę. Zobaczcie pod powiększeniem, popatrzcie na ten trop. On jest bardzo podobny, praktycznie identyczny do tropu psa, tylko że jest mniejszy. Nie wilk, lis, tak jest. Dzisiaj się działo bardzo dużo. Zamieniliśmy się w detektywów przyrody i staraliśmy się rozwiązywać różne przyrodnicze zagadki. Przede wszystkim odgadywaliśmy tropy różnych zwierząt, które możemy spotkać wokół nas, to po pierwsze, a po drugie badaliśmy też różne inne ślady bytowania tych zwierząt, na przykład zgryzy bobrowe, parostki, sarny oraz czaszkę lisa, która też jest pewnym śladem występowania zwierząt na danym terenie. To była jedna część. Dzieci też rozwiązywały zagadki, łamigłówki w postaci puzli itd., itd. Było, że tak powiem, bardzo dużo zabawy. Najmłodsi byli przygotowani bardzo dobrze na spotkanie i nie sprawiło im trudności rozpoznawanie odgłosów zwierząt czy śladów, jakie pozostawiają. To nas bardzo cieszy, ponieważ mamy porównanie, wiemy, jak to wygląda wśród różnych dzieci z różnych miast i z różnych miejscowości, więc tym bardziej, jeżeli mamy taką odpowiedź zwrotną od dzieci, taką bardzo pozytywną, tym więcej możemy tej wiedzy przekazać, wiedzy, która na pewno będzie procentowała i na pewno przyda się tym dzieciom w późniejszym życiu.
Pomysł okazał się być strzałem w dziesiątkę. Możliwe, że spotkania tego typu będą organizowane częściej. Z tego, co słyszałem, z tego, co widziałem po minach dzieci, po tym, jak rozmawiałem z rodzicami, był to dobry pomysł, który sprawdził się i pozwolił spędzić ten czas ferii w takiej fajnej, rodzinnej atmosferze połączonej ze zdobywaniem wiedzy na temat różnych gatunków zwierząt występujących w lesie i występujących wokół nas. Karnawał dobiegł końca, a w ostatnie dni przed Wielkim Postem odbywały się liczne zabawy. W Kamiennogórskim Klubie Seniora nie mogło zabraknąć tradycyjnego spotkania z okazji Tłustego Czwartku czy Śledzika. Zabawy jak zwykle odbywały się przy akompaniamencie muzycznym, który umilał czas przybyłym członkom stowarzyszenia. Oczywiście nie mogło zabraknąć życzeń. Kochany babcie, dziadkowie, tak moje miłe święto, wszystkiego dobrego, zdrowia, szczęścia, pomyślności, pocieszyć dzieci, wnuków, prawnuków i dużej podwyżki. Składa zespół Złota Jesień. Jak nakazuje tradycja, każdy musiał spróbować pączków, które zostały specjalnie upieczone na tę okazję. Zabawa była udana i jak zawsze nie mogło zabraknąć tańców. Każdy bawił się na tyle, na ile pozwalało mu zdrowie. I to jest właśnie to, że starsi ludzie chcą się spotykać po prostu z sobą. No i bardzo ładnie to wszystko wygląda. Mamy świetną panią prezes, prawda, która organizuje. No, to jest najważniejsze. Ona to wszystko prowadzi. Część ludzi też dopomaga, no bo to jest, bo muszą być tacy ludzie, bo sama by też nie dała rady. Śledzik tradycyjnie w Klubie Seniora to ostatnia zabawa przed 40-dniowym postem. Już od początku na parkiecie tańczyli prawie wszyscy. Okres Wielkiego Postu to czas 40 dni, w których przygotowujemy się do obchodów Wielkiego Tygodnia i Wielkiej Nocy. Jest to czas, w którym nie organizujemy hucznych zabaw. Przerwa, będziemy odpoczywać, nabierać siły i masować się na drugie tańce po świętach Wielkanocnych. Z okazji jubileuszu 5-lecia zespołu Lipowianie grupa zorganizowała uroczystości w Świetlicy Wielkiej w Lipie. Gospodarze zaprosili zaprzyjaźnione zespoły Bolkowianie, Echo, Klub Twórców Poezji Iskierka, Wojcieszowianki i Kukułeczki. Historia grupy rozpoczyna się od Fiołków Lipowskich, później zmieniła nazwę na Lipowianki, która była używana do roku 2010, kiedy to zespół przybrał nazwę Lipowianie. Debiutem był występ na deskach Bolkowskiego Domu Kultury podczas kiermaszu bożonarodzeniowego. W skład zespołu wchodzi 8 pań i 1 mężczyzna. Repertuar grupy jest bardzo zróżnicowany, od muzyki ludowej aż do biesiadnych przygrywek. Najczęściej można zobaczyć zespół na uroczystościach wiejskich, festynach, dożynkach, kiermaszach czy przeglądzie zespołów ludowych, którego są organizatorem. W dzisiejszym programie to już wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na kolejne wydanie serwisu informacyjnego Flash. Do widzenia.